Właśnie mijają 3 miesiące od premiery najnowszych smartfonów Sony, Xperia 1 Mark III i Xperia 5 Mark III. Oba wkrótce w końcu powinny trafić do sprzedaży w Polsce, a nam już teraz udało się poznać ich ceny. Sklep Media Expert ujawnił, że cena Xperia 1 Mark III w Polsce została ustalona na 5799 zł, a Xperia 5 Mark III 4499 zł. W obu przypadkach to 500 zł więcej niż musieliśmy zapłacić za modele poprzedniej generacji. Drogie Sony, zupełnie nie wiem, jak to skomentować. Jeśli jesteście na etapie szukania dla siebie tabletu i w oczy wpadł Wam jeden z najnowszych modeli Samsunga, to mam dla Was dobre wieści. Aktualnie można je nabyć w promocji, w ramach której otrzymacie zwrot części wydanej gotówki. Osoby, które kupią Galaxy Tab S7 Founders Edition 5G lub Galaxy Tab S7 będą mogły otrzymać 600 zł zwrotu na konto bankowe. W przypadku Galaxy Tab S7 Plus zwrot będzie wynosił aż 800 zł. Plus wprowadza nowe abonamenty dla miłośników łączności 5G. W dodatku całkiem przystępne. Dostępne są taryfy już od 30 zł miesięcznie. Za taką kwotę klient dostanie pakiet 30 GB. Gdyby taka ilość danych okazała się niewystarczająca, nowa oferta Plusa zawiera także abonament z 5G za 50 zł miesięcznie z pakietem 60 GB. Microsoft zaprezentował nową usługę – Windows 365. To nic innego jak system bazujący póki co na Windowsie 10, a w przyszłości na Windows 11, który dostępny jest w chmurze. Oznacza to, że użytkownik nie instaluje go fizycznie na swoim sprzęcie, dzięki czemu może mieć dostęp do niego na każdym urządzeniu, oczywiście po zalogowaniu się. Rozwiązanie to przeznaczone jest głównie dla firm. Producenci smartfonów coraz częściej deklarują częstotliwość wydawania nowych aktualizacji bezpieczeństwa i nie inaczej jest w przypadku Xiaomi, które ogłosiło dziś, jak często smartfony Mi, Redmi oraz Poco będą dostawały nowe łatki. Z tabeli umieszczonej we wpisie na tabletowo dowiecie się, jak często smartfony te będą dostawały aktualizacje zabezpieczeń Google razem z poprawkami błędów od producenta. Każdą środę abonenci Orange mogą odebrać w aplikacji Mój Orange prezent. Tym razem jest to 6-miesięczna subskrypcja usługi Videopass. Umożliwia ona oglądanie produkcji z wybranych usług bez ponoszenia dodatkowych kosztów za przesył danych. Jeśli macie już włączoną usługę Videopass, w aplikacji Mój Orange nie dostaniecie dodatkowych miesięcy Videopassa, a bezpłatny pakiet 5 GB internetu. Grupa na Facebooku potrafi zrzeszać przeróżnych ludzi. Zwłaszcza gdy grupa jest większa, trudno się zorientować, kto odznacza się danym zagadnieniem rzeczywistą wiedzą, a kto rzuca porady na oślep. Pomoc mają nowe etykiety Facebooka. Odznakę eksperta, bo o niej mowa, administratorzy mogą nadać osobie, która wykazuje się autorytetem w dziedzinie będącym przedmiotem grupowych dyskusji. Jeśli jesteście ekspertami w tematyce nowych technologii, koniecznie pokażcie to na naszej grupie na Facebooku, link w opisie filmu. Na koniec news z mojego gamingowego podwórka. Niestety, Ghostwire Tokyo zalicza poślizg, przez co na premierę poczekamy przynajmniej do początku 2022 roku. Jak na razie platformy docelowe pozostają bez zmian. Wpierw Ghostwire ujrzymy na PlayStation 5 i na PC-cie, a po roku na Xboxie Series X i S. Linki do tekstów na poruszone dziś w szorcie tematy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do regularnego śledzenia nas na portalu tabletowo.pl, TikToku i Instagramie, gdzie tylko indziej chcecie. Do następnego.